Czy masz jakieś nałogi? Tak. Jestem uzależniony od deseru czekoladowo-śmietankowego Monte Max. Dlatego go nie jem. Czy jest osoba z życia publicznego, której szczególnie nie trawisz? Tak. Tych osób jest legion. Już nie podejmuję się wymieniać ich wszystkich. Czy w ostatnich 5 latach złamałeś prawo? Tak. No i oczywiście to jest nieprawda. Czy przyjąłbyś zaproszenie do udziału w Big Brother? Nie. Chyba nie trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć, dlaczego nie. Czy czytasz plotki o sobie? Nie. Czy kiedykolwiek coś komuś zajumałeś? Nie. No tak, ale on się nie zorientował, więc w zasadzie nie. Czy wybrałbyś się z reżyserem Ja teraz kłamię na piwo? Nie. Dlatego, że ja nie piję piwa. No. Czy masz kompleksy? Nie. No, wiele. Właściwie moje drugie imię to kompleks. Czy wstydzisz się na gości? Nie. Mam problemy z drugim podbródkiem. No, w moim wieku to już tak właśnie wygląda. Czy uderzyłeś kiedyś kogoś poza planem filmowym? Oczywiście. Czy dużo przeklinasz? Tak. Zdarza mi się oczywiście seriami. Czy jesteś z siebie dumny? Tak, tak. Jeśli ciągle w życiu liczy się inteligencja, to tak. Czy masz w dorobku filmowe role, których nie lubisz? Nie wiem. Pamiętam tylko ostatnio swoją rolę. Tych poprzednich już nie pamiętam, więc nie wiem. Czy segregujesz śmieci? Tak. Ale to i tak jest bez sensu, bo przyjeżdża śmieciara i wpierdala wszystko do jednego, także... Czy polscy aktorzy piją na planie? Tak. Tak, dlatego, że zawsze jak mamy przed zdjęciami szkolenie BHP, to ta osoba, która czyta, mówi, żeby jednak organizm nabarniać. Czy imię Maja kojarzy ci się z pszczołami? Nie. W ogóle mi się nie kojarzy z pszczołami. Kojarzy mi się ze Zbigniewem Podeckim. Czy udawałeś kiedyś orgazm? Co to jest? Czy masz wrogów? Tak. Jak każdy. Czy paliłeś kiedyś jointa? Tak, ale się nie zaciągałem. Czy polecasz Ja teraz kłamię widzom? Nie. Nie polecam. Powiem więcej. Będę namawiał widzów, żeby nie szli na ten film. Z pełną premedytacją mówił im, nie idźcie na ten film. Nie idźcie na ten film. Jeszcze raz powtórzę. Błagam was, nie idźcie na ten film. Nie powinniście pójść na ten film. Niech nikt nie pójdzie na ten film. Będziemy szczęśliwi. To znaczy ja. Czy wyobrażasz sobie sytuację, że film wchodzi do kin i nikt na niego nie idzie? Czy to nie jest genialna sytuacja?